też dzisiaj chcę Ci zadać pytanie. Czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? Pamiętam takie wydarzenie ze swojego dzieciństwa. Kiedyś to mama wróciła z pracy późno, gdzieś zmęczona. My jako dzieci z siostrami szybko mamę oblegliśmy, pytając, co nam kupiłaś, co nam przywiozłaś. Takie, myślę, standardowe dziecięce pytanie. A mama z taką satysfakcją na twarzy mówiła, a kupiłam wam arbuzy. No to my jeszcze większa radość, że arbuzy sobie zjemy. Ale rozglądamy się po salonie, no żadnych arbuzów tu nie widać. Mama też nie ma jakichś większych pakunków ze sobą. Może trzeba gdzieś przynieść, może z samochodu zostały gdzieś w przedpokoju. A mama sięga do torebki i wyciąga malutkie nasiona arbuzów. Mówi, a przyniosłam nasiona arbuzów, trzeba posadzić na działce i za parę miesięcy może będą. To wydarzenie jakoś dużo, tak z sentymentem wspominam, dużo mnie to nauczyło takiego respektu wobec, no po prostu czekania. Na rzeczy ważne trzeba czekać, na rzeczy wartościowe trzeba umieć czekać. Dlatego zadam Ci pytanie, czy potrafisz czekać?